Dzień dobry, już na Wanko. Pytanie mam, czy jakaś robota by się u was znalazła, bo tam chłopaki mnie wysłali. Ja pierniczę, się nie da was wkręcić. Dobra, czy... Wielki Eł. Wielki Eł. No. Kurde, ja pamiętam, ja kojarzę, bo już pan do Straży Miejskiej tak zagadał. Kiedyś ja to widziałem na YouTube. No właśnie. I teraz pan próbuje u nas, ale no robota zawsze się znajdzie. Można okularki z kamerką, wszystko widać. No tak. Dobra, to może waszych kolegów jakiś... To ja, Wielki Eł, tak, rządzę w tym mieście. Pan nagrywa, tak? Dziękuję. Ja nie mogę. Wszyscy znają. Szanowanko. A? To znajoma. No może być znajoma. Z dzielni bardziej. Dzielni? No jak? Tak właśnie coś pojawiło. No, co zrobić? Zobaczyć, co na mieście słychać, nie? A co tam dzisiaj w planie? No nie, chodzę sobie i patrzę, czy jest porządek. Trzeba pokazać, kto tu rządzi, bo... A jak? No przecież musi być. Coś tu musi zapanować, nie? A u was jak tam? Spokojnie dzisiaj? No i spoko. Ale jak już tam byłeś, to... Postawione wszystkich, jak mnie ktoś widzi, to do pionu od razu postawiony jest, jak nie, to lewa albo prawa i strzał i tyle, i gościa nie ma, nie? Elo dziewuchy, słuchajta, bo ze mnie Seba się na dzielni wyśmiewa, rozumita, że ja kobity nie mam i kurna, widzę dwie takie eleganckie, by w dresikach widzę fajnie, tylko wam trzy paski jeszcze pierdyknąć, może byście udawały, że jesteście moimi lalami, co wy na to? Szacun musi być na dzielni, nie może być, że wielkie bez kobiet, co? Myśmy sobie tak pochodzili, rozumie to, o tak, tak. Pani też dresy założy, będzie od razu lepiej się czuła. W dresach ojciec, w dresach matka, w dresach nawet jest sąsiadka. No tak, bo każdy u nas w dresach chodzi, w dresach starzy, w dresach młodzi. Stara to nie znaczy, że w dresach nie można chodzić. Co to? Jak stara, to tylko trumniaki do kościoła. No właśnie z kościoła wracam. Karyna! Wróć do mnie, błagam! Już więcej nie założę garnituru! Na tych studiach to przez przypadek byłem. Karyna, wróć do mnie! Proszę! Nie ma co się bać, my dopiero na zewnątrz kroimy. Weźcie stówę więcej dla nas. O, no kurde. Będziemy się bawić dopiero po ślubie. Na razie to początek. Co ty myślisz, że ja taki łatwy jestem, że od razu się poznaliśmy już? Dobra, tak naprawdę to ja taki film z nieukrytej kamery kręcę, taki odcinek jako dres. Tam kamera i tam kamera. Ale fajnie zareagowałeś. Moglibyśmy z wami fragment użyć w filmie na YouTubie? Tak? To Lukas TV, zobaczcie sobie. Lukas przez K. Jak Łukasz, tylko po angielsku. To miłego wieczoru. Cześć! O, tam jakiś sam chyba siedzi. Ja żartuję. Taki prank, ukryta kamera. Miłego dnia. Cześć! Pani by mi pożyczyła dla kobiety o taką panterkę fajną, bo ona to... Pani całe do zestawu ma, aby wszystko miała. Tak wiele nas łączy, idziemy w tą samą stronę. Ciekawe, co jeszcze mamy wspólnego. Lubisz może zbierać kamienie i patyki? Nie mam ochoty być na internecie. Ja też nie. No to nie znaczy, że nie możemy sobie romansować troszkę. Łysego znasz? Nie. Nie znasz Łysego? Nie znasz? A Szluga może chcesz, co? Nie. Spokojnie, ja żartuję, to prank, nieukryta kamera. Nie bój się, luz. Chłopaki, gracie w gry? To zagram wyliczankę. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj w pierdol dostajesz ty. Siema, cześć. Cześć. Jestem Tomasz w pierdol. Wyjeba ci, czy się sam przewrócisz. Mogę pan dać papierosa. A, to nie, to dzięki. To nie? Dobra, żartuję. Ale i tak mogę poczęstować. To taki dobry żart. Tak? No oczywiście, czego by nie.
A nie, ja jednak rzucam palenie. Jednak? No, ja taki film tak naprawdę kręcę z nieukrytej kamery. Takie różne żarty robię, tak reciarza udaję i takie te. No, a panie zareagowałeś, możemy fragment użyć z sobą w filmie na YouTubie? Czego by nie, Jezu. To super. Lukas TV, sprawdź sobie. A to pan! Ja ogólnie oglądam, ale pana kojarzę. W Lublinie też pan coś robi. No! No to kojarzę. A tu przyjeżdżam czasem. No. Dobra, różnie. To miłego dnia. To miłego wieczoru i dnia i w ogóle. No, cześć! Cześć, słuchaj, powiem ci tak, tak mi szybciej serce zabiło, że dla ciebie mógłbym nosić Nike niż Adidas. Co ty na to? Ja wolę Nike, więc jak zmienisz... No zmienię dla ciebie. Dla ciebie kolumbryna fajna, byśmy się może tak karnęli kiedyś razem gdzieś, co nad jakiś tam... Nie moja. No, a to nie, ja też od kolegi pożyczam, no bo to po co swoją brać, tak sobie weźmie czyjoś i niech on się martwi, jak się rozwali. Dres, mam dres, ja noszę dres. Dres spoko jest. Ten kto nosi Adidasa, ten jest facet pierwsza klasa. Dres, mam dres. Moi kumple to kibole, każdy wali się bejsbolem. Dres, mam dres. To mam właśnie od dziecka, bo nawet w dzieciństwie, żeby psy się chciały ze mną bawić, to matka mi musiała wieszać kiełbasę na szyi. One i tak wolały jeść padlinę, niż mnie dotknąć. Z Lachonym, żem zerwał ostatnio. Siema, słuchaj, to bo mi dealera zamknęli. Znacie może kogoś? Nie w tych okolicach. Ja pierniczę. Siema, ziomy, słuchaj, to bo mi dealera zamknęli. Nie znacie może kogoś? Nie, sorry, to jest prank. Szukam, bo koks no, już mi się kończy. Fajny. A ja no, ja chyba też, Wielkie. Chyba z tej dzielni, bo mnie tu, ja tu rządzę na tej dzielni. Tak. Możliwe. No sorry, dealera tak, nie mam kontaktu. Jakiej pracy, jak ja tutaj jestem całe życie na wypoczynku i ja się bawię, tylko sprawdzam, co się na tym dzielni dzieje. I tyle. I porządek jest dzisiaj? Czy coś, kogoś trzeba przyprowadzić do porządku? No, panie, bo jakby nie było, to wisz pan. Lewa kalectwo, a prawej sam się boję. No ty myślisz, że co? Że ty będziesz o taksy śkikał? To możemy to wyjaśnić. Gdzie jesteś? Na patelni, ja też. Obok, niedaleko, pod pałacem, w tym. Jestem w parku tutaj obok Pałacu Kultury. Park Saski. Przyłaś, kurwa, to wyjaśnimy. Zobaczysz, jak cię znokautuję. Siedzę se na ławce w czarnym ubraniu, całkiem w takim czarnym daszku jestem. Mam torbę maka, to mnie poznasz. Dzień dobry. Ma pani kolkę może? Puszka 3 złota. O kurna, no dobra, niech będzie w puszce, nie będę przepłacał okay. Jakieś. A szlugi jakieś są? A jakie? Najlepiej magnaty albo jakieś ruskie. No to pani da najtańsze jakie są, bo to kurwa. Czerwone, niebieskie? No czerwone, ja tam nie jestem jakiś te, żeby długie palić. Mogą być? No a jak? Jasne, że... Jasne, 16,50. Długie, o kurna, a kartu można płacić? Na ciebie czekałem całe życie. Siema, słuchaj, to bo mi dealera zamknęli. Nie znacie może kogoś? Kogo? Dealera mi zamknęli. Nie znacie może kogoś? Uwielbiam twój kanał. Jestem zaszczycona, że podeszłaś tutaj. A dzięki, proszę bardzo, do usług. Będę na odcinku. No nie, nie będzie. O, dzięki. A ty chcesz? Nie, ja. Wymienimy się. Siema, ma być odcinek tego? No, kręcę odcinek. A z tobą moglibyśmy sceny użyć? Masz na flachę. Za to, żebyś... za to, że chwilę stresu miałeś, to masz ten. Dzięki. Na razie, cześć.
A możemy z wami fragment użyć? Tak. Spoko. No na razie, cześć. Ja noszę dres. Dres spoko jest. Ja noszę dres. Dres fajny jest. Dobra. Ty, poczekaj, bo ja tak naprawdę taki film nagrywam o dresie, taki na YouTube'a, rozumiesz, z ludźmi. No, ale spoko zareagować. Moglibyśmy z tobą fragment użyć w filmie? Jasne, no. To super. Lukas TV zobacz sobie na YouTubie. To piąteczka. Na razie, cześć. Od pierwszego wejrzenia. Naprawdę, dla ciebie założyłbym nad garnitur na nasz ślub, a rzadko cię zdarza, żebym zdejmował ten dres. Dzięki. Zostaniesz moim czwartym paskiem na dresie. Proszę. Dla ciebie na nasz ślub założyłbym nawet garnitur, a rzadko się zdarza, żebym ten dres zdejmował. Ile pan ma lat? A na ile wyglądam? 30. Ło, kurna, kobito! To chyba przez te szlugi. Ale to na dobry początek związku mogę zaproponować. Zaraz, gdzieś tu musiałem mieć, kurna. Później robię. No ale panie, zareagować, moglibyśmy fragmentu z tobą użyć? W filmie na YouTubie, no. Ta rozmowa taka. A jaki ma pan kanał? Lukas TV. Mogę spisać? No, zobacz sobie. Takie filmy z ludźmi nagrywam. Na przykład dziś jako dresy jestem i takie różne sceny z ludźmi jako dresy. Nie, jasne, nie ma problemu. Wyglądamy. Lukas jaki? Lukas TV przez K. Dobra, nie ma problemu jak dla mnie. Spoko, możemy użyć? Tak, tak, tak. To super, to miłego dnia, cześć. Lukas TV znaczy. To kolegi Mike Kora akurat. Lukas, ja ci mogę wpisać. TV, o tu masz drugi ten. Takie wiesz, udajemy dresów do ludzi, podchodzimy. No, a możemy sceny z sobą? Tak? Spoko? Spoko, scena. Możemy z tobą użyć w filmie? A, nie wiem, nie wiem. No, chyba tak. Dobra, to na razie. Miłego dnia. Cześć. O, tu możemy. Tam machamy. Rączki. Spoko. Lukas TV. Na YouTubie. Przez K. Lukas. Lukas co? Lukas TV. O, ten kanał. Aha, okej. Okay. Pierwszy. Okej. Okay. Sobie pooglądajcie, zobaczcie. Z wami możemy sceny użyć w filmie? Co? Możemy z wami sceny w filmie użyć na YouTubie? Okej, okay. No super. To miłego dnia. Na razie, cześć. Taki film nagrywamy jako dresy, tak z ludźmi gadamy, rozumiesz? Ale spoko zareagować, moglibyśmy z tobą fragmentu filmu użyć na YouTubie? Generalnie chyba nie mam z tym problemu żadnego. No to super. To Lukas TV zobacz sobie na YouTubie to. Miłego dnia. Nie mam czasu, spieszę się. Jest problem jakiś? Nie wiem. Jakiś problem, to zaraz załatwimy wszystkich. Bo to młodzież się za bardzo wstydzi. Tak. Nie ma co się wstydzić. Dzień dobry. Nie wiem, czy na Instagramie, czy na YouTubie, no. Już nie wiem. Może być, to dawaj ta. Robim to. Poczekaj, to ja muszę, czekaj. No. Ja chcę sama robić. Sama, no. No ja chcę sama. Dawaj o tego. O, to w sumie spoko by było, pa się śmieje. Możemy z tobą scenę użyć w filmie? Nie, bo ja też. Co jest? No ale mówię tej, co teraz gadaliśmy, co tak się patrzyliśmy na ciebie, tak? Dobra, to na razie, cześć. O, tych zaraz kroję o tą kamerę i o tego młodego. Z tego zegarka i tyle będzie. A jak? Ja bym mój naszyjnik zapierdolił. Ja jestem przygotowany. Bo tam coś jest też pod paluchą, kurwa, maczetę wyciągnę. Tyle, dobra. Dyskę skoczymy razem. Byśmy piwko sobie wypili na spół. Co wy na to? No dawajcie, bo ty... Fajne laski takie, to się pochwalę chłopakom na dzielni. No weźcie, no. Delikatesak dres. Mam dres.